Rozpocznę od ilustracji, bo ilustracje tak pomagają uchwycić ideę. Pewien człowiek wszedł w posiadanie domu. Był to bardzo stary dom. Miał znamiona pięknego domu, ale był w bardzo kiepskim stanie. Instalacje prawie nie działały. Dach zaciekał, okna się rozpadały, wszędzie zapach stęchlizny. Człowiek postanowił wyremontować dom, zabrał się do roboty, wymieniał stare na nowe. Trzeba było wypróć stare instalacje, wyciągnąć okna, zdjąć dach i wymienić na nowe. To ilustracja. Każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, jest jak stary dom w kiepskim stanie, który zmienił właściciela. Każdy z nas modlił się taką czy podobną modlitwą. Uczyń mnie takim, jakim pragniesz, bym był. Inaczej mówiąc, zmień mnie. A co jest do zmiany? Drugi list do Koryntian 5. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. To w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, w niektórych tłumaczeniach nie ma słowa wszystko, ale kontekst absolutnie sankcjonuje użycie tego słowa. Wszystko stało się nowe. Z chwilą, kiedy Chrystus zamieszkał w sercu kogoś z nas, wszystko stało się nowe, wszystko po nowemu, nowe życie, jak śpiewał nasz wspaniały, śpiewał wspaniale nasz wspaniały zespół, właśnie ta ostatnia piosenka, Nowo. Tak sobie pomyślałem, przygotowując dzisiejszy temat, że zadzwonię do muzyków i powiem, czy może być dzisiaj nowo, a potem sobie pomyślałem, no nie będę wyręczał Ducha Świętego. No jak tutaj dzisiaj przyjechałem, była próba, co słyszę, każdy to wie, no i przed Chrystusem i tak dalej. W takim razie jest pytanie, jak nam idzie wymiana starego na nowe. Gdy patrzymy na swoje życie chrześcijańskie, może już parę lat od nawrócenia, czy właśnie ta wymiana dobrze postępuje? Czy wszystko rzeczywiście coraz bardziej idzie ku nowemu według standardów Chrystusa? A może jestem nieco rozczarowany czy rozczarowana tym, jak wygląda moje życie, a może nawet bardzo. Może była nadzieja na coś lepszego, jak to wszystko nowe. Zobacz, co się dzieje w moim życiu. Gdzie jest ten Chrystus? Zawiedzione nadzieje, rozczarowanie. Albo pojawia się takie myślenie życzeniowe. Powtarzamy w kółko, może Bóg da to, a może Bóg sprawi tamto, ale nie bardzo widzimy, by tak się działo. Bóg jest z pewnością gotowy czynić, co trzeba, ale jest pytanie, czy z naszej strony wiemy, co jest potrzebne i czy to robimy. Co jest potrzebne z naszej strony? Ważną podpowiedź znajdziemy we fragmencie listu do Rzymian, który poznamy dzisiaj. Powracamy więc po dłuższej przerwie do listu do Rzymian. Jesteśmy w 8 rozdziale i dzisiaj jeden wers przeczytajmy. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Co jest potrzebne z naszej strony, by stare zmieniać na nowe? Zwróćmy uwagę na słowo dążą. Mają zmienić się nasze dążenia, inaczej mówiąc marzenia. Dążenia do tego, czego chce ciało, mają zmienić się w dążenia do tego, czego chce duch. A więc dwa rodzaje dążeń. Stare mają zmienić się na nowe, jak powiedzmy okna w starym domu, które trzeba wymienić.
Tak więc wracamy do listu do Rzymian. Gdy zastanawiałem się nad tym, jak ten list do Rzymian dalej przedstawiać i powierzałem się prowadzeniu Ducha Świętego, powstał zamysł prezentacji, czy serii prezentacji pod nowym tytułem, który będzie brzmiał Nierozczarowani. Jak stać się chrześcijaninem, który nie będzie rozczarowany tym, jakie były jego nadzieje na początku drogi za Chrystusem, a tym, co jest teraz. Zaufaliśmy Chrystusowi, że poprowadzi najlepszą drogą. Powstało wiele nadziei, jak być chrześcijaninem nierozczarowanym. Więc nowa seria Nierozczarowani. Zamysł polega na tym, by idąc dalej przez list do Rzymian, gdy będziemy szukali zastosowań kolejnych niezwykłych prawd, patrzeć możliwie na pełne spektrum naszego życia, by nie pominąć żadnej istotnej dziedziny. By nie było tak, że staramy się o odnowienie naszego życia w kilku punktach, a potem okazuje się, że istotna dziedzina została pominięta, jak jakaś zaniedbana instalacja w odnawianym domu. Duch Święty, który kieruje zastosowaniem, pragnie z pewnością takie dziury łatać, by wszystko stało się nowe. Gdy więc rozmyślałem z modlitwą, jak ująć to życie chrześcijańskie w całości, nabrałem silnego przekonania, że trzeba ująć je w trzy sfery. Jakie to sfery zastosowań, o tym za chwilę. Póki co wróćmy do tego naszego wersu z listu do Rzymian 8. Jeszcze raz. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Czy tamte drzwi muszą być otwarte, tam na centrum rodzinne? Zdaje się, że jest klimatyzacja włączona, tak? A tam jest gorąco, więc a poza tym nie będę musiał się zastanawiać, liczyć dzieci, które tam właśnie mają swój czas muzyczny. O, dzięki. Te słowa odwołują się do naszego doświadczenia. Dążenie do tego, czego chce ciało. Inaczej mówiąc, marzenia o tym, czego chce ciało. To jest taka sytuacja, gdy puścimy wodze naszym marzeniom i pozwolimy, by ich źródłem było nasze ciało, czyli nasze egoistyczne pragnienia, dążenia, popędy, to jakie to będą marzenia? Co może być takim pragnieniem pochodzącym z ciała? Na przykład uzależnienie się od uznania w oczach ludzi, którzy nam imponują, by spodobać się im przez jakieś powierzchowne rzeczy, zyskać ich uznanie, podziw. Gdyby ktoś, kto mi trochę imponuje, pomyślał, Grzegorz jest nieprzeciętnym człowiekiem, jest dobrym nauczycielem Bożego Słowa, jednym z najlepszych w Polsce, a ta ich wspólnota, no, to jest raczej podszyte egoizmem dążenie ciała. Albo dążenia jeszcze wyraźniej z ciała, na przykład w przypadku mężczyzn, znaleźć uznanie w oczach kobiet, które im imponują przez jakieś powierzchowne rzeczy. Gdyby mnie tak skrycie podziwiały i na odwrót w przypadku kobiet. Takie pragnienia są z pewnością pragnieniami pochodzącymi z ciała. Co może być jeszcze takim pragnieniem pochodzącym z ciała? Jesteśmy na poziomie przykładów. No, również pożądanie czegoś materialnego i oddawanie temu serca, wyobrażanie sobie, jak byłbym szczęśliwy, spełniony, gdybym to miał, nic nie
przebije czerwonego Porsche, chyba że czerwone Ferrari, jeżeli oczywiście spełnia rolę tego obiektu pożądania. To są przykłady dążeń ciała. To jest właśnie to stare, które ma być wymienione na nowe. Bo możemy mieć zupełnie inne marzenia. Jak czytamy w wersie 5, można dążyć do tego, czego chce ciało. No właśnie, do tego, czego chce duch. Czyli dążenia, które pochodzą z innego źródła niż nasze ciało, pochodzą od Ducha Świętego. Co to są za pragnienia? Zostały ujęte tutaj w naszym fragmencie w takie trzy słowa: żyć według Ducha. Inaczej mówiąc, być pod wpływem Ducha Świętego. To są pragnienia, by Duch Święty wykonał w nas wszystko to, co słuszne. To jest jedno z największych odkryć w tej naszej wędrówce przez list do Rzymian, że Duch Święty pragnie wziąć na siebie wykonanie w nas wszystkiego, co słuszne i sprawiedliwe w oczach Boga. Żyć według Ducha, pozwalając przez wiarę, by Duch Święty wykonał w nas to, co słuszne. To pragnienie możemy wyrażać przez modlitwę: Boże, wykonaj we mnie to, co słuszne. Wykonaj to dzisiaj we mnie. Boże, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, gdy Ty wykonasz we mnie, co słuszne. To jest tak, jakbyśmy weszli w posiadanie starego domu w kiepskim stanie, w ruinie. Jak go wyremontować? Jaka będzie różnica, gdy zdasz się na własne siły? Albo zupełnie inaczej, gdy zdasz się na genialną firmę remontową o nieograniczonych możliwościach. Ta firma angażuje najlepszych projektantów. Efekt będzie wspaniały. To jest ilustracja sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Jaka jest różnica, kiedy zdajemy się na własne siły w tym właśnie tworzeniu naszego życia chrześcijańskiego, albo zrobimy to zupełnie inaczej, oprzemy się na Bogu. Bóg jest najlepszym projektantem i najlepszym wykonawcą, mogę zaufać. I tutaj potrzebujemy wprowadzić kolejną obietnicę Boga, list do Filipian 2. Albowiem to Bóg jest w was sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą. Bóg jest gotowy być w nas sprawcą chcenia i działania. Chce pokazać nam marzenia, które są najbardziej warte tego, by być naszymi marzeniami. Bóg jest gotowy być też sprawcą, czyli chce wykonać wszystko w naszym życiu, pobudzić nas, uzdolnić do nowych, pięknych rzeczy. Zwłaszcza, że w pewnych bitwach, gdy bierzemy się do walki o własnych siłach, jesteśmy z góry skazani na porażkę. Ale Bóg się nie narzuca. Narzucanie się jest wbrew Jego naturze. On woli zaufanie. On chce, byśmy sami wybrali, zdecydowali, byśmy zaufali. Ale to wszystko zaczyna się od dążeń. Dlatego potrzebujemy tutaj podjąć suwerenną decyzję, że chcemy i tak wybieramy, by nasze pragnienia, dążenia, marzenia zaczerpnąć od Boga, bo ufamy, że warto. A jeżeli tego nie robimy, jeżeli wybieramy inaczej, to co? Powróćmy do tego naszego tekstu z listu do Rzymian 8. Co wtedy? Ci, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało.
Jeżeli nie będziemy czerpać naszych dążeń od Boga, pozostajemy nadal pod wpływem tych pierwszych. Popędy ciała będą kierowały naszymi dążeniami. One będą stały za naszymi decyzjami. Zresztą odkryliśmy wcześniej bardzo alarmującą prawdę, że gdy do głosu dochodzą nasze namiętności, nasze własne możliwości są przy nich śmieszne. Taka jest natura człowieka. I nagle podejmujemy jakieś działanie i nawet nie bardzo wiemy dlaczego, ale teraz możemy rozumieć, stoją za tym dążenia, które są dążenia płynące z ciała. A więc dwa dążenia, stare i nowe. Które z nich zwyciężą? I to jest punkt kulminacyjny. Wsłuchajmy się dobrze w ten wers jeszcze raz. Gdzie to się wszystko rozstrzyga, że idziemy za pragnieniami ciała czy pragnieniami Boga? Jeszcze raz przeczytajmy pod tym kątem. Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało. Ci zaś, którzy żyją według ducha, do tego, czego chce duch. Gdzie wszystko się rozstrzyga? Czemu ulegamy? Kto dąży do tego, czego chce ciało, gdy jakiś nałóg na przykład ciągnie go za sobą? Kto dąży do tego, czego chce ciało? Ci, którzy żyją według ciała. Czyli wybór następuje na samym początku tego zmagania się z popędami i zależy od tego, na jakim źródle mocy się oprzemy. Czy na sobie, swoich możliwościach, czy na duchu, na tym, co on uczyni. Gdy opieramy się na sobie, skutkiem będzie dążenie do tego, czego chce ciało. Gdy opieramy się na duchu, skutkiem będzie to, że będziemy pociągnięci do tego, czego chce duch. A więc jak zwyciężać nad popędami ciała? Nad tym, co chce nas zniewolić? Gdy one dochodzą do głosu, wybierz odpowiednie źródło mocy. Możesz to uczynić przez modlitwę. Boże, Ty wykonaj we mnie to, co słuszne. Wykonaj to dzisiaj we mnie. Wybieram Ciebie jako źródło mocy. Ale jeszcze lepiej nie czekać, aż dążenia ciała się pojawią. Od chwili, kiedy się przebudzimy, do chwili, kiedy powiemy dobranoc, możemy być ciągle nastawieni na to źródło mocy. Boże, Ty wykonaj we mnie dzisiaj to, co słuszne. Ufam. Ciekawe, co się będzie działo, jak Ty będziesz u sterów. Wykonaj we mnie to, co słuszne. I pierwszymi rzeczami, jakie Duch Święty chce w nas wykonywać, są nowe pragnienia i dążenia, że zaczynamy marzyć i ciągnie nas do Bożych rzeczy. Nowe dążenia. Jakie? Bo jesteśmy nadal na wysokim stopniu ogólności. Jakie dążenia i marzenia? Duch Święty, który kieruje zastosowaniem w naszych sercach i umysłach, jest gotowy to wskazać, każdemu zaakcentować osobiście, z jakimi dążeniami i marzeniami mamy problem i co potrzebujemy wziąć na warsztat. Ale rolą nauczającego, czyli mnie, jest wskazać pewne spektrum zastosowań, które również Duch Święty inspiruje. Gdy więc z modlitwą rozmyślałem, jak ująć to nasze praktyczne życie chrześcijańskie w całości, nabrałem przekonania, że trzeba je ująć w trzy sfery.
trzy dziedziny, a te trzy dziedziny to duchowe pomnażanie, czyli to wszystko, co składa się na sferę ducha w moim osobistym życiu i w tym przekazie następnym pokoleniom uczniów. Druga dziedzina to służba, czyli moje używanie darów we wspólnocie. Wszystko, co z tym związane, począwszy od roli, jaką mam spełniać, po charakter, który warunkuje wykorzystanie tych darów. I wreszcie trzecia dziedzina to moje zarządzanie moimi zasobami, czyli moje podejście do materii, bo Biblia bardzo dużo mówi na ten temat i wiąże to nierozerwalnie z duchową sferą. Gdy patrzymy na to, jak życie chrześcijanina jest przedstawione w Biblii, to najlepsze ujęcie jest właśnie takie. Potrójne spojrzenie, trzy dziedziny. Żadnej z nich nie może zabraknąć na warsztacie, by rzeczywiście wszystko stało się nowe. Jeżeli którąś dziedzinę pominiemy, zaniedbamy, zmierzamy w stronę rozczarowania, fikcji, pobożnych życzeń. Jest coś takiego jak wishful thinking, pobożne życzenia. Ale nam przecież nie chodzi o to, by się łudzić, by się nakręcać. Jak być nierozczarowanym? Trzeba stosować Boże Słowo w trzech dziedzinach. Można przyrównać to do akordu w muzyce. Cała muzyka opiera się na zjawisku akordu trójdźwięku, czyli harmonicznym współbrzmieniu trzech dźwięków w odpowiedniej od siebie odległości na skali chromatycznej. Wszystko trzeba dostroić. Dźwięk A1, czyli 13 od lewej klawisz na klawiaturze fortepianu, trzeba dostroić do częstotliwości 440 Hz, potem do tego resztę i wtedy można zagrać trójdźwięk. Tonika, subdominanta, dominanta, odległe od toniki o tercję na przykład lub kwintę. Te akordy można następnie przewracać i robić z nimi wiele innych ciekawych rzeczy, dokładać czwarte, piąte i więcej dźwięków, ale wszystko opiera się na trójdźwięku. Tak powstaje piękna muzyka. Niech to będzie naszą ilustracją, gdy będziemy mówili o kompletnym zastosowaniu Bożych prawd. O tym, co jest potrzebne w życiu chrześcijanina, żeby się nie rozczarować. Dzisiaj poznaliśmy jedną z takich bezcennych Bożych zasad z dzisiejszego fragmentu Listu do Rzymian. Jest ona bardzo prosta. Gdy zauważysz, że zaczynają nad tobą brać górę pragnienia ciała, na przykład jakaś pożądliwość albo chciwość, wybierz odpowiednie źródło mocy. Duchu Święty, Ty wykonaj we mnie to, co słuszne. Decyzja o tym, na czym się opierasz, należy do Ciebie. Ale z tym jest właśnie największy problem, by dobrze chcieć, więc parę słów o tym. Gdy zauważysz, że zaczynają brać nad tobą górę dążenia ciała, na przykład jakaś pożądliwość albo chciwość i trzeba wybrać odpowiednie źródło mocy, jest pewne dobre pytanie, przez które odzywają się te dążenia ducha w nas. Pytanie zadane samemu sobie, mianowicie, kim jesteś? Jak te marzenia pasują do ciebie, skoro jesteś przybranym dzieckiem Boga, księciem, uwolnionym przez Chrystusa od wiecznego potępienia za cenę Jego krwi, Jego życia,
znajdującym się w najbardziej znamienitym towarzystwie Ojca i Syna i Ducha Świętego, którzy mieszkają w Tobie, w Twoim Duchu, którzy wzięli Twojego Ducha na wyżyny niebieskie i dzielą się z Tobą doskonałymi pragnieniami, to jakie marzenia pasują do Ciebie? Co byście sobie o mnie pomyśleli, gdybym powiedział coś takiego? Wiecie co? Marzy mi się gdzieś wyjechać z kolegami, wypić razem beczkę piwa, leżeć brzuchem do góry i opowiadać sprośne kawały, potem wypić jeszcze jedną beczkę, żeby film się urwał. Co byście sobie pomyśleli? Grzegorzu, twoje marzenia nie pasują do tego, kim jesteś. Racja. I tak to dokładnie przeżywam na co dzień. Myśli mają tendencję biec w różne strony, dookoła mnóstwo obrazów. Ale wtedy zawsze pojawia się pytanie, na które odpowiedź jest wiadoma. Kim jesteś? Czy te marzenia pasują do ciebie? Ktoś powie, ale czy jest się czym przejmować? Co szkodzi sobie trochę pomarzyć? I oto mamy jedną z dziedzin naszego życia, to ta pierwsza dziedzina, duchowa sfera. Czemu oddane jest moje serce i pomoc w tym innym moim uczniom? Co szkodzi trochę pomarzyć? Jezus powiedział, że kto patrzy pożądliwie, już popełnił cudzołóstwo w swoim sercu. A do kobiety przyłapanej na cudzołóstwie, po tym jak powiedział, ja ciebie nie potępiam, powiedział też, idź i więcej nie grzesz. Zaakceptował ją bezwarunkowo, ale czy jej właściwą reakcją będzie, no w sumie nic złego się nie stało, Jezus mi przebaczył. Nie, idź i więcej nie grzesz. To jednak był grzech. Cudzołóstwo jest cudzołóstwem, czymś złym. Nie masz się czym chwalić. Dawid po tym, jak popełnił cudzołóstwo i potem się opamiętał, żałował, modlił się, psalm 51. Zobaczmy, jak się modlił. Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną. Grzech jest przebaczony, ale pewne konsekwencje idą na całe życie. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział w tłumaczeniu Biblii Przymierza. Zobaczmy. W wielkim domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, są też drewniane i gliniane. Jedne służą do celów zaszczytnych, a drugie pospolitych. Jeśli więc ktoś zachowa siebie czystym od rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, gotowym do wszelkiego dobrego dzieła. Natomiast młodzieńczych rządz unikaj. A więc pytanie słusznie postawione do każdego z nas, kto zaufał Chrystusowi. Czy te marzenia pasują do ciebie? Czy one pochodzą od Ducha Świętego? Czy one pasują do kogoś, kto jest przybranym dzieckiem Boga? Możesz wybrać, jakim marzeniom będziesz się oddawał, możesz tym pokierować. To są pragnienia ciała z dziedziny moralności. Ale są też inne tutaj pragnienia materialne. Tu już zahaczamy o trzecią dziedzinę, ten trzeci dźwięk akordu, nasze podejście do naszych zasobów. Jak na nie patrzymy, jak nimi dysponujemy, skoro patrzymy holistycznie, całościowo, nie możemy tego pominąć. Chociaż wielu chrześcijan tutaj udaje, że nie słyszy. Halo Boże, nie słyszę, coś przerywa, no to do następnego połączenia, bye. Ale jak pominiemy, to nie będzie akordu i czeka nas rozczarowanie. Więc nie strzelajmy sobie w nogę, jednak Słowo Boże mówi konkretnie i o tych dążeniach i marzeniach. Ewangelia Mateusza 6. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi,
gdzie mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje włamują się i kradną. Co tutaj jest powiedziane o naszych dążeniach i marzeniach? Jak się bliżej przyjrzymy, to zobaczymy. Postawienie sobie celu w życiu, by być bogatym, jest równoznaczne z byciem okradzionym. Jeżeli to, by stać się bogatym, postawimy sobie jako cel, skazujemy się na bycie okradzionym z życia. Ktoś powie, ale ja postawiłem sobie taki cel, by być bogatym. Minęło 15 lat i nikt mnie nie okradł. Okradł. Ty okradłeś sam siebie. Bo zamiast żyć teraźniejszością, żyłeś dla celu, by stać się bogatym. Pewnie do dzisiaj jeszcze niewystarczająco bogatym. Pójście za takim dążeniem, by być bogatym, to przyjęcie perspektywy, która jest niszcząca, zabiera życie. Czyni człowieka niewrażliwym na wiele dobrych wartości. Nieczułym również na życie dla Boga. Jak powiedział o tym Jezus, zobaczmy dalej w Ewangelii Mateusza 6. Nikt nie może dwom Panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie. A dzisiaj właśnie mówimy o dążeniach. Dążenia to nasze główne słowo. Ktoś powie, postawiłem sobie taki cel, by być bogatym i nic złego się nie stało. Nie trafiłem za kratki i nikt mnie nie okradł. Ale czym to się różni, skoro człowiek w więzieniu odlicza dni do wypuszczenia na wolność, a ty odliczasz dni do stania się bogatym, myślisz, już za 2 lata zajmę się wieloma dobrymi rzeczami, muszę tylko stać się trochę bogatszym. Nie, za 2 lata będą kolejne 2 lata. Przy takim podejściu czeka ciebie dożywocie. Dlatego mamy w Biblii odpowiednie, wspaniałe porady ratunkowe. Jezus dalej w Ewangelii Mateusza mówi, dlatego powiadam wam, nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Życie to coś więcej. Jaki jest na to sposób? Włącza się tutaj Paweł Apostoł, pierwszy list do Tymoteusza 6. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni, uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą postawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Co to za porada? Przełącz się na prawdziwe życie. Stawianie sobie celu, by być bogatym, to okradanie siebie z życia. Wyjaławianie się z tego, na czym życie polega. Ale jest na to jeden skuteczny sposób. Podejście, sposób podejścia do używania. Bóg chce obficie dawać nam wszystko i nie ma nic złego w posiadaniu, nawet wielkim. Bóg chce nam obficie udzielać, byśmy dzięki pieniądzom, tym narzędziom zrobili dużo dobrego. Dlatego jest tutaj porada dla tych, którzy już są bogaci, by byli hojni, uspołecznieni. Chodzi tutaj o czyny, o zadysponowanie środków na dobry cel i to hojnie, czyli można powiedzieć, żeby to podsumować, nałóż bogactwu kaganiec i bezlitośnie zaciągnij do dobrych spraw. To jedyny ratunek
przed byciem złapanym w pułapkę, gdy bogactwo nałoży kaganiec tobie. Jak na to zareagujesz? Używając formuły drugiej osoby liczby pojedynczej, mówię też do samego siebie. Jak na to zareagujesz? Oby nie jak faryzeusze, na te słowa Jezusa nie możecie służyć Bogu i mamonie. Ewangelia Łukasza 16. Słuchali tego wszystkiego chciwi na grosz faryzeusze i podrwiwali sobie z niego. Powiedział więc do nich, to wy właśnie wobec ludzi udajecie sprawiedliwych, ale Bóg zna wasze serca. To bowiem, co za wielkie uchodzi między ludźmi, obrzydliwością jest w oczach Bożych. Jezus coś mówił, niektórzy sobie podrwiwali, nie zamierzali się tym przejmować. Nie pozwolą na to, żeby słowa Jezusa miały wpływ na ich życie. Właśnie strzelają sobie w nogę. Będzie wielkie rozczarowanie. Jezus nigdy się nie myli. Chcąc mieć nowe życie, chcąc wymieniać stare na nowe, potrzebne są najpierw dobre dążenia, nowe dążenia. Dlatego wybiorę odpowiednie źródło mocy. Duchu Święty, wykonaj we mnie to, co słuszne. Wykonaj to dzisiaj we mnie. Daj mi pragnienia Twojego serca. Jak zresztą też śpiewamy w jednej z pięknych piosenek. Daj mi pragnienia Twojego serca. W tych trzech dziedzinach pomnażanie, służba, ofiarowanie. Na koniec jeszcze jedna ilustracja tych trzech dziedzin. Mamy już akord, trójdźwięk, wspaniałą muzykę. Dołóżmy do tego trójkolor. Gdy patrzymy na ekran, choćby na ten tutaj, i pojawia się jakiś obraz, wyobraźmy sobie jakiś piękny pejzaż, może zachód słońca nad Bałtykiem. Widzicie to? Widzicie, tak? Skąd się bierze ten obraz na ekranie? Nie wiem, czy wiecie, że bierze się z trzech kolorów. Ten ekran składa się z mnóstwa punkcików, a w każdym z nich odbywa się gra trzech kolorów. Czerwonego, niebieskiego i zielonego oczywiście. Z syntezy tych trzech kolorów można uzyskać każdy kolor. W każdym z tych punktów grają trzy kolory, czyli skala RGB, red, green, blue, czerwony, zielony, niebieski, w odpowiedniej proporcji, tworząc odpowiedni kolor. Gdy byliśmy z Ewą parę dni nad morzem, w Ustce, mogliśmy co wieczór podziwiać przeniezwykły festiwal kolorów, zwłaszcza przy zachodzie słońca. Patrzyłem na te niuanse barw z rozdziawioną buzią. Boże, jak wspaniale to stworzyłeś, a że mam lekkie skrzywienie na punkcie kolorów, to zaraz sobie myślałem, jakie to będzie RGB, trójkolor. I czasami to robię, na przykład w serii artykułów Paradygmaty pomnożenia na naszej stronie internetowej. Szukałem koloru dla wyróżniania tekstów z Biblii i spodobał mi się pewien fioletowy kolor, ale co znaczy pewien? Red 158, green 43 i blue 158. Każdy obraz na ekranie to gra trzech kolorów w każdym punkciku. I to znowu dobra ilustracja tego, o czym mówimy. Życie chrześcijanina, jeśli wszystko ma być, wszystko ma stać się wspaniale nowe, potrzebne jest całościowe podejście, by nic nie pominąć, by te trzy dziedziny ze sobą dostrajać, jak trzy dźwięki akordu, jak trzy kolory. Teraz już mamy komplet, piękny obraz i dźwięk. I niech to będzie naszą główną ilustracją
w tej naszej serii prezentacji z listu do Rzymian, nierozczarowani. Gdy myślisz o tym, jak Jezus chce uczynić twoje życie nowym, szukaj odpowiedzi na to pytanie w całym swoim życiu, w tych trzech dziedzinach. Jak stary dom, który stał się nowy. Macie apetyt na dalsze odkrycia w liście do Rzymian? Nie macie? No to ja sam zjem wszystko, nie ma sprawy, skoro nikt nie chce.